Witam Was wszystkich. Jesteśmy na lokomotywie serii SM42. Tak się składa, że miałem wyciek paliwa ze zbiornika górnego. Jest okazja zerknąć do środka, jak on wygląda. O, tu mamy to jest wężownica od płynu chłodniczego. Ona nagrzewa ropę. Tam z tyłu, o tam, to jest rura od pompy paliwa. Ściągnie z dolnego zbiornika do górnego taką fontanną do góry. O. I tak to jest skomplikowane. Tam jest pompka ręczna, a na dole nie widać tej pompki ręcznej, to jest silnik elektryczny wentylatorów, a tu jest gdzieś pompka ręczna. I tą pompką ręczną z dolnego zbiornika głównego wciągamy tamtą pionową rurą do góry i taką fontanną się wlewa tu do górnego zbiornika, a wtedy to paliwko idzie na silnik. A tą wężownicą podgrzewamy sobie ropę na stałe, bo w zasadzie płyn chłodniczy tam cały czas krąży. I tak wygląda w środku górny zbiornik. A uszczelka wiekowa, jak widać, swoje lata świetności przeżyła, no i ciekło. Miało prawo wycieknąć. A tak się prezentuje z zewnątrz ten zbiornik dodatkowy. Tu mamy zespół maszynowy, pranica główna, zbudnica, z drugiej strony jest pranica pomotnica. Jeszcze na mnie mam sporo roboty, bo i wyciek oleju się trafił, więc spuszczam olej. Z drugiej strony złączka walnęła i przy okazji jeszcze przegląd jest. A przy przeglądzie akurat ten wyciek paliwa wykryłem. Patrzę, że kałuża jest, mówię, wącham, że to ropa, to nawet nie ma co się zastanawiać. O. A tu mi ta złączka. Teraz olej sobie ścieka z wymiennika, już dosyć długo. Już do wiader przelewam, żeby nie tracić oleju. I tak to się kręci. Także taki krótki materiał, jako ciekawostka, żeby wiedzieć. O, nagram jeszcze tu na koniec naszego fabloka. No i to byłoby na tyle. Trzymajcie się, cześć!